Modernizacja terenów dla celów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Wolanowskiej w okolicy bloków socjalnych to kolejny z projektów zrealizowanych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Wniosek ten zdobył 3395 punktów. Jest już gotowy i oddany do użytkowania. Prace poszły wyjątkowo sprawnie. Mieszkańcy mają do dyspozycji, zgodnie z życzeniem wyrażonym we wniosku do budżetu obywatelskiego, ogrodzone boisko trawiaste wyposażone w piłkochwyty. Wykonawca, firma MJM But, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, uwinęła się z robotą miesiąc przed terminem. W ramach tego samego zamówienia publicznego gmina zleciła także wykonanie i urządzenie placu zabaw położonego w pobliżu przy zbiegu ulic Kleberga i Zakrzewskiej. Miejsce zabaw dla maluchów było tutaj bardzo potrzebne. Jest to miejsce, które troszeczkę było zapomniane. Całe osiedle Kozia Góra to duże osiedle, na którym jest niewiele tak naprawdę tego typu miejsc. Mam nadzieję, że obok tego placu i boiska, które dosłownie za chwilę powstaje, będziemy mogli cieszyć się kolejnymi. Już rozmawialiśmy w tym momencie z mieszkańcami. Są kolejne propozycje. Mam nadzieję, że my będziemy w stanie wspólnie z mieszkańcami zrealizować te inwestycje i te miejsca adresowane dla dzieci i młodzieży będą czyniły to osiedle jeszcze bardziej atrakcyjnym. Placyk jest nieduży, ale kolorowe huśtawki w formie egzotycznych zwierzaków, piaskownica i zjeżdżalnia na pewno dadzą dzieciom dużo radości. Ma piaszczystą nawierzchnię, jest bezpiecznie ogrodzony. To są urządzenia, które tak naprawdę szczególnie są przeznaczone dla dzieci mniejszych. Każde urządzenie jest urządzeniem bezpiecznym, posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Mieszkańcy osiedla Kozia Góra są bardzo zadowoleni z tej inwestycji, ale mają już plany, jak wykorzystać pozostałą część terenu. Ten plac był bardzo, bardzo potrzebny dla dzieci małych, aczkolwiek, tak jak mówię, z inicjatywą mieszkańców chcielibyśmy wyjść, żeby również te starsze dzieci, młodzież była zainteresowana sportem. I tutaj właśnie prosimy o boisko również dla tej młodzieży.